Siemacie ludzie, z tej strony Gracz Niedzielny, a to jest 22 odcinek z cyklu Pograjmy w Alan Wake. Oczywiście do playlisty remasterowanej, ulepszona jakość dźwięku, ulepszona jakość obrazu. Dobra, ja tutaj cały czas podążam do elektrowni. Kolejny etap przebrnąłem, a więc plac z transformatorami, a teraz muszę się tam jakoś dostać, tylko nie za bardzo wiem jak. Pewnie znowu mnie za moment zaatakują. Opętani. Ktoś tu trzeszczy. To jest wielka przepompownia. No tak, tego mogłem się raczej spodziewać. Gdzie tutaj kolesie wybiegną? Czego mogę się tu spodziewać? Jest. Oho. Tutaj jeden z kosów. Ulu, ich tu jest. Ja ci się kręcę. Ten też już? Okej. Nie byli zbyt trudnymi przeciwnikami. To są ci zawodnicy lekko zbrojni, ci drwale, tudzież pilarze, nie wiem, no pilarze to też drwale przecież. No niestety ich trudniej wykończyć tutaj z tymi... Safe Haven, to są napisy pisane przez tą panią, która opiekuje się tą elektrownią i dba o to, żeby tutaj cały czas się świeciło. Dobra, hops. Oj, Alan. No. I recognize the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. No dobra, magazyn przydatnych rzeczy, tylko gdzie ten magazyn jest? Tutaj jest rysunek, tak? Safe Haven. Okej. To jest jakiś napis, który będę mógł... Czytaj. O kurczę. Miss Weaver! Cynthia! I'm a friend! Prove it! You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! You can help me! O kurde. Zgasły szperacze. Young man, I've been waiting a very long time for you. No dobra, chciałem przeczytać tablicę i nic mi z tego nie wyszło. A teraz się stąd nie wydostanę niestety, ponieważ pozamykane jest tutaj, kurczę blade. Ta elektrownia ma cztery spusty już, pani Cynthia Weaver. Excuse me? What do you need to drive the darkness back? The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine. No przepraszam, bo się zbiera na kichnięcie. We won't go outside. Never at night. That rule number one. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, hmm? Oh, I have a secret route. A lit route. Old water pipe. Something was damaged at the transformer yard. It's drained all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? No bo. You're the one who likes to break the rules. I can't be outside. No, wypuści mnie, czyli. Dobra. To ja tutaj się zaopatruję. Zaopatrzę, dlatego że czeka mnie ciężka walka. Coś mi mówi. Do tutaj, do tego światła? Pracę, no, no. Zaopatrzenie jest dość obfite, więc na pewno nie będzie łatwo, żeby dojść do... No, Alan, przeładuj broń od razu. A racy nie mamy, mamy dwie. A, tutaj mamy tylko niestety cztery naboje. Zobaczmy, co ona tutaj ma. Ona ma tutaj spamką. Oczywiście podnieś, Alan, baterie litowe, one ci się bardzo przydadzą. Dobra, dobra, poczekaj, jeszcze rakietnicę podniosę. Spokojnie. Bo spodziewam się tutaj ostrego ataku opętanych. No już, pędzę, pani Weaver, pędzę. O. Oczywiście, że nasz szperacz wymienię. Ona tutaj włączy takie ostre oświetlenie na wejście. Aha, no to tutaj była moja sala zaopatrzenia. Tutaj muszę się przedostać. O kurczę.
Ojojoj, emergency? Nie. To jest skrzynka. Jeżeli coś się znajduje. Uruchomimy to, czy... nie uruchomimy, no niestety. Jeszcze kawałek drogi przede mną. Aha. No i jest... o kurczę. Oj, oj, oj. Dobra, ten odstrzelony, ale tego się będzie ciężko pozbyć. Chociaż już się wypalił. A i ten niecelnie rzucił, a widzisz, cwaniaczku. No. Ja ci tu wzmocnię. Okej. I został z niego tylko. Transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled to this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. No dobra, to tyle na temat Synth Weaver. Czy tutaj coś ciekawego znajdę w ogóle? Oprócz guza, którego na pewno mi zapewnią opętani. Jest tutaj coś ciekawego w ogóle. Po co ja tu biegnę? Nie ma takiej potrzeby, żebym tam biegł. Alan, załaduj, kurczę, rewolwer, bo masz tylko 26, naszyły się dwie sztuki w rewolwerze, a całość to 26 sztuk amunicji. Co tu jest? Darkness waits in my dreams. A. Okej, tu mi się udało to otworzyć bez problemu. Tam jest chyba kolejny punkt zapisu. Chodźmy tam więc i zapiszmy się. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Aha. Kolejna zagadka. Tam jest włącznik. I nic z tego nie będzie, jak nie użyję odpowiedniej kolejności tych. If I could figure out the gates, I could use them to get to the kill switch. No to sprawdźmy. Momencik. Jeszcze jak to działa? Tutaj się przedostaję. Pyk. Okej. No dobrze. W porządku. Tylko tu jest bramka, która jest zamknięta. I ja w tej sytuacji... A ta bramka też jest zostawiona. Czyli jak ja mam to wykombinować? Nie no, skoczyć tam nie skoczy chyba, nie? Nie ma takiej opcji. Dobra, pokombinuję jeszcze z tymi zaporami. O, czekaj. Przełącznik kluzy obsługa wyłącznie przez upoważnionych pracowników. No właśnie, a ja nie jestem upoważniony. Co ja mam w tej sytuacji biedny mi zrobić? A, zaraz, zaraz, tutaj. No dobra, powiedzmy, że... udało się to skonfigurować w jakiś fajny sposób w końcu. No dobra, teraz chyba tylko i wyłącznie pozostaje mi chycanie. Jak Alan skacze? Tak, skacze Alan. No dobra. Chyc. Chyc. Oj! Kurde, Alan się utopił, no. A już tak byłem blisko, no. No dobrze, to już mniej więcej wiem, o co chodzi. Dobra. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Będę pewnie się bawił tutaj.
No, użyj tego trzeciego włącznika. No dobra, teraz chyba kolejność jest nieprzypadkowa. Jak to było? Już tak ładnie mi poszło. O kurna. Oj, chyba teraz właściwie skonfigurowałem to. Dobrze. No to właśnie o to chodziło. Teraz, żeby nie dać ciała. Oj, 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 kurde, no właśnie o tym mówiłem, żeby nie dać ciała, Jezus Maria. Oj, dopas tego Alana, a nie skoczek. Użyj. No, spróbujmy teraz tego. Okej, okay, jakoś przypadkowo zupełnie się to udało skonfigurować. Alan, kurna, weź no tak skocz, ale tak szczerze. No jak ty skaczesz, chłopie, no kurde. Nie no, typowa zręcznościówka, której nienawidzę w grach. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Chociaż, kurde, może ja nie potrzebuję. Nie no, oczywiście, matołek ze mnie. Jasne. Już wiecie, o co chodzi? Wiecie. Możecie mówić do mnie, matole. A tam, ja tutaj próbuję skakać. Wydurnę się. Już wiem, o co chodzi. No i co, jak tam trzecią śluzę cyknę? No i teraz, matołku, nie Alanie, Alan jest git człowiek, tylko kurde, słucha moich bzdurnych poleceń. Patrzcie, jak to się robi. Ja tak kurna chodzę jak ten dureń, znaczy właśnie skaczę jak ten dureń. Jak ten koziołek matołek, który szedł do Pacanowa, a rozwiązał. No i co? Nie no, zabijcie mnie, proszę was. Sorry, to jest strata waszego czasu. Obiecuję, że tym razem się uda. Na pewno się uda. Okej, okay. Teraz spokojnie, Alan, przede wszystkim spokój cię może uratować, nic więcej. A oczywiście... drobny błąd w ruszaniu gałką pada i wpadam po prostu do tego jeziora, kurde. Alan, spoko. Nie biegnij, nie spiesz się, nie ma takiej potrzeby. I co to jest włącznik zasilania? Okej, tam stacja transformatorowa pada po drugiej stronie. Pamiętacie, tam się przedzieraliśmy ostatnio. Coś tupnęło, coś pierdnęło i... O kurna. The transformer yard went dark and dead. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Aha, ja już wiem, dlaczego grę zapisało. Tu będę tym razem walczył ze śluzami. O,
kurde, no ten pad, beznadziejny jest pad, naprawdę. Ja nie wiem, czy to po prostu pad, który... Okej, udało się. No, wcale nie trzeba skakać, można sobie swobodnie. No, błąd. Jak ja nie lubię tych sekwencji zręcznościowych. Jezus Maria. A to jeszcze z tego co pamiętam z pierwszej rozgrywki czekam jak uszę przejście przez tamę. Tam jest dopiero jazda. Spokojnie, Alan, zaczekaj, niech to się odsunie. Jeszcze raz się wsuniesz. Jeszcze raz się odsunie, to... Dawaj, czadu, Alan. Uj, 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 uj. No nie, 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 nie. Dobra, ślezy zdziczały. Dawaj. Hops. No nie, teraz nie schodzi, bo przed momentem się dopiero z... Dobra, teraz Alan. Jest szansa, że przejdziesz normalnie. Udało się, super. Z powrotem osiągnięto punkt zawisły, oczywiście. Tu mnie czeka teraz przeprawa z opętanymi. Dobra, jakże to mogło być normalnie, już widzę tę mgłę, która się tutaj zbliża. No dobra, dwóch podrzuconych. Rozpłynęło się w mroku. Okej, kurteczka też była opętana. Kurde, słyszę pyłę mechaniczną. Aż tylu ich tutaj. Kurde, błysnęło i mnie też trzasnęło. Zasuwaj tam Alan szybciutko. Ilu tam ich zginęło? Dwóch tylko. A jak ten się ostał? Przeładuj, włóż baterię. No, jeszcze jeden. Ja ci tu porzucam, Alana. Wyparował w końcu. Dobra. Zmienił się w snop iskier. Dobra, Alan, użyj włącznika i zasuwaj do pani Weaver. Jest, otwiera się to. Dobrze. No i co masz mi do powiedzenia? No dobra, to chodźmy. Nie, latarki przecież nie będę wymieniał. This way, we need to go. I knew them both, Tom and Barbara. Had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when. Tam jest coś ciekawego do wzięcia. Nie ma żadnych znajdek. Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. Jest zaopatrzenie. But it wasn't. Dobrze. Sweet. He didn't understand until it was too late. Dobra, pani Zita, proszę prowadzić. Himself, her,
everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. Ooh. Nie no, nie będę wymieniał pompki na... Ale weźmiemy amunicję do karabinu myśliwskiego. Może do czegoś się przyda, zaraz zobaczymy, czy... A, jasne. Uzupełniłem amunicję, nie wiem, czy wcześniej, czy... Dobra, otwieraj tą rurę, tam jest wejście do niej. Ciekawe, jak tej rurze w środku będzie. He saved us both with light, but the darkness stays with you. He's a stain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Al! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Oho, co to się stało? Coś mi głowiec spadł? We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. O kurczę, Barry zginął? Nie, Barry nie zginął z tego co pamiętam. Dobra, oni tu już wychodzą z tej rury. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. O kurcie. No tak, Alan zaryzykował i będzie szedł do tego śmigłowca. Na szczęście nogi sobie przy tej okazji nie złamał. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. No dobra, słuchajcie, to cóż, do śmigłowca, do miejsca wypadku dostanę się już w kolejnym odcinku. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy dotarli do tego momentu tego odcinka. Zapraszam oczywiście na oglądanie kolejnego. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. Cześć i czołem!